Witam Państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku programu Na Widelcu. Witam naszą specjalistkę, Panią Kasię. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak jak obiecałyśmy w poprzednim odcinku tydzień temu, dziś będziemy mówić o zdrowszych wersjach tradycyjnych ciast. No bo doskonale wiemy o tym, że sezon na jabłka jest w pełni, na śliwki tak samo, a najczęściej właśnie jesienią tego ciasta nam się chce to raz, a druga sprawa, że najczęściej na naszym stole pojawia się ciasto drożdżowe ze śliwkami na przykład, czy takie ucierane na bazie oleju, albo szarlotka. Ciasto kruche najczęściej jest robione na bazie mąki pszennej. Czym możemy zastąpić tę mąkę, bo wiemy, że ona nie jest dobrym wyborem. Zdecydowanie coraz częściej odchodzimy już od mąki pszennej. Wiemy, że ona niekoniecznie nam służy, gdzieś powoduje otyłość, ale przede wszystkim też, jeżeli jesteśmy uczuleni na gluten, czy eliminujemy gluten z naszej diety, wtedy ta mąka pszenna jest zastępowana. I panie bardzo często skupiają się na tym, żeby te ciasta były jak najbardziej fit. Czyli przede wszystkim odrzucamy właśnie mąkę pszenną i czym ją możemy zamienić, jaki jest dobry zamiennik, jeżeli chodzi o właśnie lepsze odchudzanie, czy niepowodowanie, że te kalorie będą nabijały się i będzie nam się odkładała tkanka tłuszczowa. Albo o zdrowsze kalorie, albo zdrowszy o zdrowsze, cukier. Dokładnie, kalorie i zdrowszy cukier. Wtedy tą mąkę pszenną zastępujemy razową, tak, żytnią, ewentualnie mąką gryczaną. Ona jest dosyć ciężka, ale jest właśnie błonnikowa, tak. To kwestia jeszcze, jaki smak preferujemy. Ta gryczana ma tak typowy smak kaszy gryczanej, więc nie do każdego ciasta pasuje. I troszeczkę lepszym zamiennikiem byłaby mąka razowa czy żytnia, bo ona wtedy już nie ma tak oficjalnego smaku, tak, zapachu. Natomiast bardzo często też zamiast tej mąki razowej, ciemnej, używamy mąki ryżowej. I ona jest zdecydowanie lżejsza, lepsza, mniej kaloryczna na pewno niż mąka pszenna, ale przede wszystkim nie zawiera w sobie glutenu. Tutaj zupełnie innym rozwiązaniem może być kwestia już w takich nowocześniejszych ciastach typu tarta, gdzie ten spód nie wymaga wyrośnięcia, zastąpienie w ogóle mąki otrębami, czyli tak, zmielone otręby. Otręby wtedy błyskawiczne czy górskie? Nie ma to znaczenia, nie ma to znaczenia. Możemy mieszać. Mogą być to otręby gryczane, jaglane, otręby żytnie, razowe, owsiane, tak jak właśnie ta mieszanka górska. Może być to jeden typ. Ważne, żeby on był zmielony, żeby ta konsystencja była delikatniejsza, bo inaczej, no wiemy, mamy same płatki, tak? Więc kwestia zmielenia tego, wprowadzenia w lżejszą formę i zamiast mąki możemy sobie właśnie postawić na takie typowe otręby. Tutaj bardzo fajne są też otręby jaglane i możemy je połączyć, czyli otręby jaglane z owsianymi. I już mamy zupełnie inny przepis, więc możemy się bawić, mieszać, zamieniać te ciasta, zobaczyć, co nam smakuje. Natomiast pierwszym takim zamiennikiem mąki pszennej będzie na pewno mąka razowa. Później mąka ryżowa, bo ona nie będzie powodowała jakiejś zmiany smaku, a dopiero później gdzieś tam mąka gryczana, kwestia, czy lubimy ten smak, czy nie. Kolejnym takim składnikiem, którego jest bardzo dużo w przepisie na szarlotkę, jest cukier. Czym możemy go zastąpić? No cukier tutaj ten typowo biały zastępujemy na przykład ksylitolem. On jest mniej kaloryczny, ten cukier nie powoduje wzrostu poziomu cukru we krwi bardzo wysoko, więc tutaj jeżeli chodzi o względy takie diabetologiczne i osoby z problemami z cukrzycą byłby dużo lepszy. No i kwestia, użyjemy go zdecydowanie mniej, bo on ma w sobie bardzo dużą ilość takiej słodyczy, więc nie używamy takich ilości jak cukru białego. Często się go boimy, bo jest dużo droższy. Jest dużo droższy i też troszeczkę no, chemiczny, tak? To nie jest cukier naturalny, więc często gdzieś tam unikamy go, ale spokojnie ten ksylitol czy stevia mogłyby być zamiennikiem, bo to też jest cukier, który czyli możemy umyć. Czyli tej ceny też się nie musimy bać, nie, no bo to jej używamy do zwykłego cukru białego, on jest naprawdę dużo droższy. Ale on kosztuje więcej, ale używamy go mniej. Dokładnie, używamy go zdecydowanie mniej i pamiętajmy, że nawet jeżeli płacimy większą ilość za ten cukier, to jest cukier zupełnie innej jakości. On nie będzie powodował, tak jak ten cukier biały, bardzo wysokiego poziomu cukru we krwi, więc jest zdecydowanie lepszy. Zarówno dla dzieci, jak i dla osób starszych, bo nie będzie takich wyskoków insuliny do naszego organizmu, więc tutaj zdecydowanie lepiej dołożyć parę złotych i kupić ten droższy niż ten zwykły biały cukier, tak? Bo cukier trzcinowy będzie bardzo podobny do cukru białego.
On się różni dosłownie tym, że troszeczkę ma niższy indeks glikemiczny, ale to też są takie same kalorie. Też zużyjemy go praktycznie taką samą ilość, więc stewie ksylitol użyjemy zdecydowanie w mniejszej ilości i nie będzie ona powodowała skoku insuliny we krwi, czyli będzie zdecydowanie ten indeks glikemiczny niższy. Ale pamiętajmy, że jeżeli nie wiem, nie mamy pieniążków, nie chcemy kupić tego chemicznego cukru, możemy postawić na naturalny, czyli miód. Gdzieś tutaj możemy sobie zamienić ten cukier taki kryształowy na odpowiednią ilość miodu. Ale też musi być dobrego źródła, żeby nie był słodzony tak, zwykłym cukrem. Tak, tak. Przede wszystkim dobrze, jeżeli ten miód mamy jeszcze gdzieś tam z pasieki i wiemy, że jest to 100% miód, bo w większości przypadków, jak kupujemy miód w sklepie, no to nie jest miód, widać, prawda? Widać, jak on się po jakimś czasie zachowuje, że on nie krystalizuje. Właśnie, krystalizuje. Więc tutaj na pewno nie taki typowo sklepowy, zresztą bardzo często na etykietce mamy przy miodzie, że jest wyprodukowany w krajach poza Unią Europejską, a co to znaczy? Że jest po prostu z Chin, tak? Więc on zawsze będzie lejący, a pamiętajmy, że taki prawdziwy miód właśnie skrystalizuje, czyli będzie twardy, będzie po pewnym czasie się zbrylał, tak? I będziemy potrzebowali jakiejś wyższej temperatury, żeby on znowu się rozpuścił. Więc tutaj zdecydowanie lepszy taki miód prawdziwy, ale miód to też są kalorie, więc na pewno on jest troszeczkę wyższy, bardziej kaloryczny i bardziej zawierający w sobie, że ten poziom cukru nam się podniesie niż ten ksylitol czy stevia. Jajka możemy zostawić, tak? Tak, jak najbardziej. Tutaj jajka nie ma zostają. Nic złego. Ale jeśli dodajemy jabłka, często dodajemy je w formie wcześniej na przykład przygotowanego dżemu, już osłodzonego. To jest kolejny cukier. Tak. Raczej nie. Wystarczy, że zesmażymy same jabłka. Dokładnie. Tak? Wystarczy, że zesmażymy same jabłka, ewentualnie ścieramy je na tarczce i wtedy nawet nie musimy ich prażyć, nie musimy ich podgrzewać, możemy je spokojnie zapiec. One będą wtedy taką bardziej formą twardszą, tak? To nie będzie już mus, ale nie będzie miał tego cukru dodatkowego. Natomiast jeżeli zależy nam takiej szarlotce typowo z musem jabłkowym, to nie dżem, tylko po prostu jabłka pokrojone, podsmażone, ale bez dodatku cukru. To ciasto będzie miało ten cukier zawarty w cieście, tak? Ale dodatkowo też samo jabłko w sobie, jeżeli weźmiemy odmianę, która jest słodsza, ten cukier i tak ma w dużej ilości, więc tutaj radziłabym nie dodawać jeszcze cukru z zewnątrz. No i myślę, że chyba najlepsza, najzdrowsza część szarlotki, czyli cynamon. Tu nie musimy go zamieniać. Nie, nie musimy go zamieniać. Cynamon a nawet więcej bardzo, go dawać. Raczej. Tak, bardzo wartościowa przyprawa, która przyspiesza nam metabolizm. Czyli jeżeli gdzieś tam liczymy kalorie i chcemy się odchudzać, to ten cynamon będzie mocno pobudzał pracę, więc jak najbardziej. Wiem, że ma Pani ciekawą propozycję tego, jak zamienić, jak zrobić takie nowoczesną wersję szarlotki typu tart. Tak jak już zaczęłyśmy o tym mówić. Jak się przyrządza takie ciasto? Dokładnie. Wtedy zamiast takiego półkruchego, kruchego, czy jeżeli mówimy o, później będziemy mówić o cieście śliwkowym, gdzie jest typowo biszkoptowe, mogłybyśmy zrobić właśnie na takiej tarcie. Czyli wtedy ta ilość ciasta jest zdecydowanie mniejsza, bo to jest niziutki cieniutki poziom. Cieniutki, to ciasto nam nie wyrasta i to ciasto możemy właśnie zrobić z otrębów, tak? Bo nie potrzebuje wyrośnięcia. I wtedy takie ciasto będzie zawierało w sobie mocną ilość i dużą ilość błonnika i będzie dla nas mniej kaloryczne. Tak, bo to będą węglowodany złożone, czyli otręby, kasza gryczana, przepraszam, nie kasza gryczana, tylko otręby gryczane, które będą wchodziły w skład spodu tego ciasta. I teraz kwestia, co wybieramy. Możemy wybrać mąkę żytnią, możemy wybrać właśnie mąkę gryczaną, możemy wybrać zamiast mąki te otręby, o czym mówiliśmy, czyli wtedy mielimy sobie te otręby, dodajemy miód, dodajemy jajko i to wszystko w taką papkę gdzieś tam ściskamy, czyli zapiekamy. Czyli musimy mieć taką gęstszą konsystencję. Tak, gęstszą konsystencję. Wykładamy na blachę czy tak, na tartę. Do tarty, tak? Na ten spód. I zapiekamy. I to dosłownie. Z jabłkami od razu zapiekamy? Najpierw podpiekamy sam spód, żeby to ciasto nam się upiekło, a dopiero później dodajemy. Możemy, ale wtedy dłużej gdzieś kwestia. No, jabłka byłyby bardziej przypróżone, tak? Mocniej przypalone. Natomiast jeżeli zapieczemy troszeczkę ten spód, chociaż z 5-10 minutek i dodamy do tego jabłka, wtedy. Czy inne owoce? To jest ciasto sezonowe, tak? Mamy śliwki, dajemy śliwki, mamy truskawki, mamy maliny, możemy dawać maliny, truskawki, ewentualnie borówki, tak? Jakie chcemy owoce i tak naprawdę to ciasto będzie miało słodki smak, ale tylko i wyłącznie z owoców, tak? Bo do tej tarty na spodzie nie musimy dawać cukru. Nie jest nam do niczego potrzebne. Jeżeli damy otręby, czy damy mąkę, damy jajko, odrobinę masła, żeby to gdzieś tam konsystencję złapać, nie musimy dodawać cukru. Więc
fajnie, bo ciasto jest typowo fit, mamy tylko i wyłącznie cukier z owoców. No i też te owoce nie są mocno przetworzone, one są tylko lekko zapieczone, tak? Więc na pewno jeszcze mają swoje właściwości, witaminy. No i jemy tak naprawdę owoc na spodzie, który jest wykonany z otrębów czy z mąki takiej żytniej razowej, która jest węglowodanem złożonym, czyli ten poziom cukru w naszym organizmie będzie rozkładał się długo, czyli nie będzie powodował szybkiego wzrostu cukru we krwi, więc to zdecydowanie bardziej polecane ciasta niż takie typowe, jak kiedyś robiliśmy, nie dość, że mąka, cukier, to jeszcze masy i śmietany, tak? Tutaj już nie musimy dodawać żadnych mas, po prostu owoce i spód. No właśnie, zapomniałam jeszcze o tłuszczach, bo często dajemy margarynę. Co zamiast margaryny? Nie, żadna margaryna, nie masła roślinne, broń Boże, to nie jest dobry tłuszcz. Zdecydowanie, jeżeli robimy ciasta dla siebie, masło. Nie margaryny, nie masła roślinne, tylko i wyłącznie masło, ewentualnie olej kokosowy, to jest dobry zamiennik. Ale też musimy go dobrze wybrać. Tak, czyli musimy go dobrze wybrać, ale też musimy pamiętać, że on ma już zobowiązujący smak, czyli jeżeli troszkę lubimy kokosy, on jest już nadaje taki zupełnie inny smak ciastu. A dobry olej to ten nierafinowany i tłoczony na zimno. Dokładnie. Tak? Czyli to zwracamy najbardziej uwagę na etykietę. Tak, jeżeli będziemy mieć olej kokosowy, to musi on być właśnie nierafinowany, tłoczony na zimno. Nie odwracajmy już z tyłu etykietki, bo olej kokosowy zawsze ma dużą ilość kwasów nasyconych, czyli tych dla nas niekorzystnych. Pachnie też. Tak, ale kwestia, żeby on był nierafinowany. Wtedy on jest na pewno tym dobrym. Właśnie jeśli już kupimy i już jak mamy taki w lodówce, trzymamy, to poznamy go po tym, że ten, który nie pachnie, nie jest dobrym. Chyba, że jest zaznaczone, że jest bezzapachowy, ale to on też wtedy rzadko będzie przetworzony. Tak, dokładnie, zdarza. Teraz przejdziemy do ciasta ze śliwką, czyli najczęściej jest to ciasto drożdżowe. Czy to na bazie oleju. No i drożdże. To jest też bardzo taki dyskusyjny temat i dyskusyjny produkt, bo do tej pory mówiło się, że raczej drożdże unikamy. Teraz to się zmienia. Troszkę się to zmienia z tego względu, że my ogólnie jemy mało produktów zawierających witaminę B. I te drożdże są naprawdę dużym bogactwem witaminy B, więc te ciasta drożdżowe, które robiły nasze babcie, mamy, były bardzo wartościowe, tak? Więc kwestia takiego podejścia do tego gdzieś delikatnego, że możemy sobie postawić na to ciasto drożdżowe, jeżeli nie mamy problemów na przykład z zakwaszeniem organizmu, tak? Jeżeli ten organizm jest zakwaszony, to te drożdże niekoniecznie dobrze gdzieś tam działają. Jeżeli mamy takie typowe problemy skórne, gdzieś tam takie grzybopochodne, albo wiemy, że to stężenie tych bakterii w naszym organizmie jest za duże, wtedy te drożdże nie działają korzystnie, jeżeli ich jest nadmiar, tak? Natomiast ogólnie same drożdże w sobie, ten zakwas jest bardzo wartościowy, więc tutaj te ciasta drożdżowe są zdecydowanie lepsze niż te, które my robiliśmy później, takie typowo maziaste, tak? Czyli nie odchodziłabym całkowicie od ciasta drożdżowego. Ono jest w tym momencie... Czyli te drożdże jednak możemy zostawić, ale bardziej podobnie jak w przypadku szarlotki i ciasta kruchego zamieniamy mąkę pszenną dokładnie, na tę lepszą dokładnie, razową i resztę tych składników na te lepsze wersje, o których przed chwilą mówiłyśmy. I wtedy takie ciasto drożdżowe jak najbardziej może się pojawiać. A tarto ucierane, takie ucieruchy, jak to się mówi, na bazie oleju? Na bazie oleju tak, ewentualnie tutaj na bazie oleju kokosowego, czyli też możemy sobie zmienić podłoże. Dobrze robić te półkruche, ale ja już, jeżeli byśmy robili te ciasta półkruche, to bardziej bym wchodziła w formę tart. Mimo wszystko one będą miały troszeczkę mniej w sobie raz tego. Wystarczy spróbować zrobić i myślę, dokładnie, że one zagoszczą dłużej w domu. Dokładnie, one są bardzo szybkie. Mleko. Mleko. Bo często ono się pojawia zawsze się pojawia przy rozrabianiu drożdży. No i tutaj też musimy uważać na to, jaka ilość tłuszczu i w razie różnych schorzeń na laktozę. Jakie mleko, dokładnie. Więc tutaj, jeżeli mamy problemy z laktozą, wybieramy mleko bezlaktozowe albo ewentualnie zamiennik jakieś mleka roślinne, tak? Czyli czy kokosowe, czy właśnie sojowe, więc ale wtedy to już też inny smak całkiem. Dokładnie, to już jest kwestia tego, czy odchodzimy od takiego typowego mleka i skupiamy się tylko na roślinnych, bo nie wiem, nie służy nam, źle się po nim czujemy. Jeżeli wszystko jest w porządku, to takie mleko
mleko dwuprocentowe zdecydowanie najlepsze. Już nie sięgajmy po te połówki czy 1,5%, bo to, no właśnie, to już nie ma w sobie żadnych wartości. A pamiętajmy, że mleko to bogactwo witaminy A, D, E i K, czyli rozpuszczalnych w tłuszczach, więc musi być podłoże tłuszczowe, żeby te witaminy się rozpuściły. Więc tutaj taka dwójka zdecydowanie najbezpieczniejsza, no 3,2 już za ciężkie, za tłuste, plus do tego dochodzi jakaś olej czy masło, więc już spokojnie możemy z takiego mleka zrezygnować. Dwójka byłaby najlepsza, ewentualnie właśnie te mleka roślinne. No ale to kwestia, na co stawiamy, tak? No teraz jest dosyć szeroko propagowana moda na te wega, tak? Produkty, tak, gdzie nie mamy ani glutenu, ani laktozy i tak naprawdę odchodzimy od wszystkiego. Ale unikanie też tych składników nie jest dobre. Takich, jeśli nie mamy nietolerancji, a unikamy, to wcale to nie jest dobra droga. Dokładnie. Organizm potrzebuje wszystkiego w odpowiedniej ilości, więc jeżeli nie mamy z tym naprawdę problemów, to spokojnie możemy sobie zostawić. I nie popadajmy to na modę. Nie, nie popadajmy z takiej skrajności w skrajność i nie wyrzekajmy się wszystkiego. Dobrze od czasu do czasu zjeść takie produkty, mieć tą świadomość, tak? Natomiast jeżeli one nam nie szkodzą, to spokojnie wybierajmy po prostu te wartościowsze zamienniki, tak? Czyli zamiast pewnych produktów inne, a nie musimy unikać. A smak będzie w zasadzie podobny. Dokładnie. Jeszcze musimy powiedzieć o kruszące, fit kruszące, bo wiem, że pani ma bardzo fajny sposób na fit kruszonkę. Tak, czyli kruszonka przede wszystkim otręby, zmiksowane i miód. I wystarczy, żadna bułka, żadne masło, dokładnie. Wrzucamy gdziekolwiek, dokładnie. Zapieka się i bardzo podobny smak. Dużo lepszy. No to voilà, gotujemy, pieczemy. Pieczemy, jak najbardziej. Dziękuję pani Kasiu za dzisiejszą rozmowę. Państwu dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. No i smacznego.